Siemano, z tej strony Pulsar i zaczynamy kolejny odcinek z serwera Lufsona i będziemy dzisiaj się kręcić. W zasadzie to jest inna mapa niż graliśmy, czy jak widzieliście poprzednio na odcinkach, ale to w zasadzie nie ma znaczenia. Dzisiaj zaczniemy z Ars Magicum. Aha, i Lufson przy tesie. Witam bardzo serdecznie. To bardzo miło, że się widzisz. Bardzo. Najpierw musimy zrobić sobie jakąś taką książeczkę, żeby w ogóle zacząć się bawić z tym modem. Musimy znaleźć takie źródełko mocy 2x2 i zrobić sobie książeczkę. No już mamy i możemy działać. Czyli teraz byśmy musieli do Oculusa, tak? Zajrzeć. Tak, najpierw do Oculusa. Czekaj. Fajna wioseczka. Kogo to jest? Tepnąć cię? Tepaj. Proszę bardzo. Książki, pióra i inksaki masz jakby co skrzynkę. Dobra. Więc musimy zajrzeć i chyba nie wykorzystać te punkty, które nam tam są dane, nie? Chyba trzy mamy na start, czy ile? Trzy niebieskie dostajesz na start. Dobra, i sobie musimy wykorzystać tak, kliknąć w tą gwiazdkę chyba, nie? Na początek. Tak. Czyli projectile. I później musimy dać sobie physical damage. Czy Gravity? Czy... Physical Damage. Czyli mamy Physical Damage i oprócz tego jeszcze zrobimy sobie co? Fire Damage, tak? No, to jest podstawowe, które ma Magic Damage. Fire, nie? Fire Damage. Tak, Fire lepszy. No dobra, mamy gotowe i coś tam możemy robić, nie wiem jeszcze co. Ale się na pewno dzisiaj dowiemy co nieco. Wiem, że możemy żreć, oczywiście wiem to z Lufsona odcinka, że możemy żreć takie kulki i to będziemy mieli dodatkowe punkty jakieś, nie? Coś takiego jest. Tak. No i co? Ja robię tutaj chwilę standardowej rzeczy. Czyli cięcia. Tak, i wracamy. Nie wiem, Lufson, ty będziesz coś tutaj działał? Co, gdzie działał? Ogólnie. Ogólnie już nie grywam cały czas. Aaa, bo ja nie chcę ci tutaj, wiadomo, zajmować tego, wizji, nie? Wizja jest droga. Spoko, spoko. Okej, witam po przerwie. Idziemy polować na squidy, gdyż zepsułem jak zwykle jedną rzecz i trzeba to poprawić. Także będziemy polować sobie na kałamarnicę. Ale dziwny ten squid jest. Aha, bo to jest squid z czapką. Ja mówię, co on taki ten. No dość fajna jest, więc musimy sobie zapolować. Depniesz? Do mnie? No. Już cię depnę. Okej, jesteśmy tu, gdzie nie chcielibyśmy być, ale nie mieliśmy wyboru. I zbliża się noc. Jak spojrzycie sobie na pasek tutaj pod minimapką z prawej strony, tutaj mamy ilość śmierci. Dox prowadzi troll. Numer 1. A mnie tam nie widzicie, bo nie miałem jeszcze okazji zginąć. No i tutaj widzieliście Lufsona, jak morfował za pomocą moda Morph, gdzie możemy przybierać kształty mobów, które zabiliśmy. Również graczy, jeśli zabiliśmy. Nie. Graczy nie? Nie, nie dlatego, żebyś mnie nie zabijał.
A nie. A pokażę ci świetnego morfa. Chodź. Co to jest? Pixel. Z Promyslanda. Masz tu Promyslanda? Zrobiłem świat z Mistcrafta i tam były te. Taki był Promyslanda. Stabilny świat, czy jak zwykle? Stabilny. Tylko go usunąłem potem, więc nie ma go. No to fajnie. A co ty nie wiesz, jak się są wydostać teraz? Nie wiem. No to może ja cię po prostu na górę cepnę. Tepnij mnie na górę. Ja na razie nie mam jakichś tam mobków, w które mogę się zamienić. Chyba, zobaczmy. A nie, mam. Co to za... Masz? Skąd ty masz? Możesz ty zobacz, jakie moby mnie tutaj atakują. Chyba pora na pierwszą śmierć. Uciekam jak moja dziewczynka. Czemu to ucieka? Tepaj. Ty wiesz, ile tam mobów? Wiem. Z tego nie wychodzę. Ale nie, ja mam chyba możliwość morfów, ale... Masz, tylko pewnie nie masz nic zabitego. Nie no, mam właśnie zabitych parę rzeczy. Czy ja tak zabijałem? Pod ukośnikiem. Znaczy nie pod ukośnikiem, tylko kwadratowy namiast. Ale nie mam takich ciekawych. Mam squidy, mam chickena. O. No, już co, zgłodniałem. Czekaj, może... Nie mam nic. Lol. Prawda? Poważnie? Prawda? Kilofem cię zabiłem? Ale no. Dobra, to włączyłem fajną opcję. Po open blokach. Teraz to jest twój nagrobek. Nawet z twoim nickiem. No i widzimy. A teraz wam pokażę, jak wyglądam jako kurczak. Masz. Ty... Kurczę, teraz ten, widać na nim czapki? Nie widać, nie u tych. Widać, u niektórych zwierząt widać, u niektórych nie. Co było jeszcze tutaj, to... Twój czar dziwny, który zepsułeś. Coś jeszcze miałeś? Tyrta? Nie, chyba nie, chyba wszystko. Aha, to spoko. Ty, jak ty nie masz rzeczy, to powiedz, ja ci dam. Nie, właśnie mam żarcie chyba. To czemu to łatwo padły? Nie wiem, nie chyba nie zżarłem nic do tego. A kura może latać? Może tylko opadać. Ale nic ten... jej się nie stanie, jak opadnie po prostu powoli. No dobra, to skaczemy. Ale fajnie. Edek. Skrajny kredek. Zajebisty jest ten mod. Ale stwierdziliśmy z ogrodnikiem, że nie będzie go jednak na razie na Eximitechu. Może w przyszłości się to da, ale nie teraz. To jest troszkę chujowy. Pod względem? To się najwyżej po odcinku wytłumaczy. Dobra, okej. Nie chcę gadać o nudnych sprawach serwera. Na odcinku. Nie, mimo co. Faktycznie. To nie są sprawy Extreme Techa ani... Co z tego, że sam poruszyłem ten temat, ale to nie są sprawy... Nie, to nie są sprawy tutaj, wiadomo, nikogo to nie interesuje. Sprawy techniczne. Tutaj bawimy się w lata... Nie, no można trochę polatać tym kurczakiem. Kurczakiem, no tylko tak opadać powoli. Dobra, standardowo krótkie cięcie i jak już ogarnę tą książeczkę i będę mógł wam coś pokazać i sam się też nauczyć, to będziemy, to wrócimy. Wiem, jak się Edkiem zapytać.
Nie da się. Da się? Chyba. Jak? Chyba, że perełki użyję. Tak. Gratulacje. O, twój nagrobek jest w moim piecu. Poważnie, pewnie? Tak. No tak. Łapką też go możesz rozwalić jakby co. Który dodaje miasto Endermanów, znaczy takie wioski małe. Są dzieci Endermany, dziadki Endermany. Może ja ci to rozwalę. Dzięki. Już nie jestem ostatni na liście śmierci, a myślałem, że będę bez killa. Tutaj lipa. Chyba jedyną osobą, która... Nie, ja też już umarłem, ale tylko raz. Ogrodnik też. Prawdopodobnie to będzie jedyny jego śmierć. Tak, on tylko wszedł, zostawił tabliczkę na spawnie i poszedł. I zginął jeszcze. I zginął. To miło z jego strony. Ale to kopałeś, czy tak po prostu była taka wyrwina? Prawda, myślisz, że ja bym to kopał? No nie, myślę, że nie właśnie. No wiesz. Wygenerowało się takie coś na coś. Po co akurat to tutaj stawiasz? Piecyk. No, ale po co akurat tutaj? No bo tutaj zrobiłem miejsce na piecyk. Masz ty drewno? Ja ci rzucałem drewno. To chyba jest z podłogi. Ja muszę jednak je postawić. Poważnie? Tak. Rzuciłem. Niespecjalnie. Dobra, to co my musimy teraz porobić? Z tych squidów byśmy musieli tą książkę zrobić i coś tam wybrać. Ale z tego co mam, dam radę już jakieś zaklęcie stworzyć? Tak, kuli ognistej, takiej małej, słabej, ale jednak. Aha. No dobra, to zaraz to zrobimy i tyle. Zabij ty nietoperza jakiegoś. No zaraz zabiję. Dobra, z tego co wiem, z tego co Luson mi tutaj pokazał, możemy stworzyć tą właśnie książkę za pomocą której będziemy tworzyć przepisy do czarów. Czyli w craftingu musimy ustawić sobie jak? Książkę, insak i piórko, nie? Tak. Czyli układamy tak, tak i tak. A jak, pamiętasz jak to było? Od góry? U góry książka, połowy ink, na dole piórko. Nie. Nie? Poczekaj. Odwrotnie też nie. Tak też nie. Kurwa. Kino. Ty masz jakieś zbugowane też. Poczekaj. No patrz i teraz? Nie. Wait. Piórko. Poczekaj. Nie wiem dlaczego, bo to piórko widzisz ma po dwukropku jedynkę. Ale nie może mieć jedynki. A to jest jakieś zbugowane piórko? Nie, trzeba je wyrzucić i podnieść i dalej. Tu. Szukamy biurka bez jedynki. Wszystkie mają jedynkę. Etkiem, dlatego takie są efekty specjalne. Zbugowane.
Dalej nie działa. Wiesz co? Świetnie. Zet, tutaj masz niezłą ten. I wszystko kręciłeś ręcznie? Korbką? Ale większość przepaliłem po prostu. Bardzo trzymaj. Tam. Dobra, i mamy tą książeczkę, wkładamy ją w stolik, nie? Tak. W slot, który jest po środku. I wybieramy co? Wybieramy po ten, nie? Wybieramy jedno, drugie i trzecie, nie? Nie, masz właśnie jedna i druga. Naprawdę lepiej jest wybrać tylko słabsze, bo to się nie zwiększa damage, tylko zmieniać rodzaj damage. Czyli projectile i fire damage wziąć? Tak, to wystarczy. Dobra, i nazwać to, nie? Tak. Czy search, co tutaj pisać? To wyszukujesz tylko aspekty, jak masz dużo ich, to tam masz wyszukiwać. A tutaj muszę nazwę dodać, czyli swoją jakąś, nie? Tak. Nie wiem, Wrecking Ball, czy coś w tym stylu. Nazwałem Pulsar Fireball. Jak to mam na dole już te dwa, to wyciągam, tak? I to będzie tak. Magiczna książka. Okej, widzimy, że to jest Pulsar Fireball i to na pewno jest mega. I teraz byśmy musieli na 100 do zaklęć, nie? To... Nie, możemy zajrzeć do środka, sobie te... Tak, co potrzebujesz do zaklęć. Warunki, jak chcesz, to są w tej skrzynce obok tego ołtarza. Dobra, i widzimy tutaj trzy strony. Projectile Fire Damage i... Potrzebujemy jeden Retrun, jeden Snowball, jeden Victim Dust, jeden Arrow, jeden Flint and Steel. I to wszystko musimy wrzucać do tej machinerii, która stoi tam. I dostaniemy ten czar. Fire 100%. Więc tylko znajdę w skrzynkach Lufsona wszystkie rzeczy, które będziemy potrzebować i wracamy. Czyli standardowo krótkie cięcie. No. Dobra, także witam po przerwie i teraz potrzebujemy tylko trochę tych sugarcane'ów, żeby zrobić sobie kartkę papieru i będziemy działać. Także idziemy sobie... Czy jak cię zabiję, to dostanę perełkę? Chyba nie. Aż kusi. Czyli musimy sobie stworzyć spell parchment, czyli kartkę, zwój papieru, coś takiego. Czy zwój zaklęć, nie? Coś w ten deseń. Mm-hmm. Mam już wszystko, co będę potrzebował do stworzenia tego zaklęcia potwornego. I zaczynam tak, kładę książkę, nie? Na tym. Kiedy stanę. Czyli położyłem książkę. I teraz muszę blank runę wrzucić. Mhm. Jak gdyby, żeby zacząć zabawę, czyli rzucamy sobie. I teraz widzimy, że Vintium Dusta musimy jednego. Tutaj jakby takie efekty są fajne. Ogólnie bardzo fajny jest ten mod, chociaż Tomcraft
czwórka mi się bardziej podoba, ale ten jest też nie jest zły. Jeszcze jak sobie znalazłem. I wrzucamy sobie po prostu pokrótce wszystkie przedmioty, które nam wyświetla nasza książeczka z przepisem. I teraz zwój. I dostaliśmy nasze zaklęcie. Po prostu musimy teraz kliknąć sobie chyba prawym i nadać mu nazwę i jakiś tam obrazek, nie? Z tego co dobrze pamiętam. Tak. Czyli jak klikniemy, to mamy nazwę Pulsar Fireball i musimy mu taką jakąś ognistą kulę tutaj znaleźć. Taką tutaj, powiedzmy taką. Chociaż to wygląda bardziej jak meteoryt, ale powiedzmy, nikt się do nas nie przyczepi. Prawa autorskie o meteory. No i już mamy i możemy to sobie wykorzystać. Nie uciekaj, przecież to nie będzie boleć. Au, odbiłeś? Nie, utrafiłeś. A to dlaczego mnie to raniło? No bo ja ciebie rzuciłem. Nie no, nie rzucaj, bo ja zaraz zginę. Nie odbijałem. Po prostu nie trafiłem. A nie, bo ja zaczekaj. Teraz jak to jest z tymi księżycami? Pewnie masz na full załadowany, nie chcesz użyć C. No, widzimy jakby mamy taki księżyc, co znaczy, że nasze zaklęcie będzie używane w takiej minimalnej tej. Czekaj, ci strzelę, tylko pokażę jak to działa. Teraz prawym, tak. Dalej, nie? No, i bardzo fajnie. I dostaliśmy punkty magii. Teraz nasz level zwrócił do poziomu trzeciego. I jest bardzo fajnie. Chyba tam co 3 dostajesz punkt, więc pewnie już masz punkt do dodania. No. I teraz sobie zajrzymy do Oculusa. I co teraz najlepiej dodać? I sobie czwartą zakładkę dodaj Mana Regen. Przydaje się. Czyli klikamy w Mana Regen. Ja tego nie mam tego. Który to jest ten? To jest taka jedynka. Może nie masz punktu. Nie no, mam punkt, ale niebieski. No niebieski. Czy niebieski dodaj. Nie masz jedynki? No nie wiem, nie da się to nacisnąć prawym, ani lewym. Czekaj, kolabę znajdę. Przyjdzie. Już mogę iść. Jak to, czwarta zakładka i masz taką jedynkę. Nie masz jej lewym nacisnąć? No właśnie nie mogę, nie wiem czy to jest, wymaga jedynki, czy wymaga czegoś innego. Jednego punktu. No mam jeden niebieski. To powinieneś pomóc, to nie wiem, tutaj jest to coś innego. Nie wiem, lightning damage w jej jedynce. Pierwszy zakład. Ja w ogóle nie mogę nic kliknąć teraz. Może lagę masz? Nie wiem. Dobra, nieważne. Musimy się gdzieś schować, bo się zaczyna noc, a w nocy, wiadomo, dzieją się złe rzeczy. Normalnie jakbyś majty miał założone. No, Lufson założył czapkę, ale na krocze. Oj, tam. Spójrz się na mnie. No lol.
to pokażę wam moją czapkę. Moja czapka jest epic, jako że bawimy się magią. I mam już pierwsze zaklęcie stworzone. To mamy też magiczną czapkę. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz do tego Oculusa. Mamy już dwa punkty, ty może to dwa punkty potrzeba, żeby dodać. Nie. No ja, i starczyło teraz. I drugie to? Mam, że... Affinity Gains Boost. Nie. To też dać? Affinity? Nie, nie dawaj tam już nic. Na razie nic więcej tam nie opłaca się. Ale czy jakiś... teraz muszę ten... A Lightning Damage też dać? W jedynce, czy... Lightning Damage? W jedynce? No. Może dać. Czy dać się. No dobra, czyli mamy wszystko dodane, co mieliśmy dodać. No i tyle. Więc moglibyśmy jeszcze stworzyć sobie jakieś zaklęcia, ale już widzieliście, jak to się robi. I myślę, że wam i mi dużo to dało. I na razie starczy. Co jeszcze byśmy mogli z tą Ars Magicą zacząć? Jeszcze pokazać. Pokażę? No. Hmm. Czy to są podstawy i tak się działa? Możesz pokazać w książce budowę, tę strukturę, możesz pokazać budowę. A. Nie wiem, wybudować ołtarzyki do energii. Albo chociaż jeden ołtarzyk. Dobrze trawisz. To jest... Jak to się nazywa? To się nazywa... W książce, jak otworzysz tam w strukturach, masz ten ołtarze. Dobra, tutaj mamy Structures. Crafting Altar. Czyli Crafting Altar to jest pewnie to, co widzieliśmy, tak? Tak. Czyli do kraftowania zaklęć. Tworzy się to tak, jak tutaj się tworzy. Pewnie jakieś... Czy to... Zależy od tego, z jakiego jest materiału, to coś tam? Materiał nie ma znaczenia, tylko te takie kory, te takie punkty, to co ja mam z zapisu, można zrobić z innych materiałów. I co to daje wtedy? Lepsze zaklęcia masz robić. A, no to... To jest nice. Akurat dość tani ołtarzyk. Very nice. I tu możemy zrobić back i jest Dark Nexus. Dark Nexus pewnie powoduje... Okej, teraz będę musiał się trochę streszczać, bo mam trochę mało miejsca na dysku. Ale wrócimy do tego Dark Nexusa. Więc Dark Nexus... Dark Nexus powoduje to, że możemy moby zabijać za pomocą niego. Zbudowany jest tak. Ma tutaj jakiś marker w środku. Obsydian i Nether Bricki. Powoduje on śmierć mobów i wykorzystanie ich energii. Później jest Essence Nexus. To nie wiem do czego jest. Pewnie to jest normalny. Normalny, tak? Czyli ten podstawowy. Tworzy się go tak. I tam możemy chyba wrzucać, ja kojarzę z jedynki, nie? Ars Magiki. Tam możemy wrzucać jakieś przedmioty i zamieniać je w jakąś esencję, tak? Jakieś tam... Nie. Wlewasz pod to tą ciecz taką, co robiłeś książkę z nim. Aha. Pod niego? Tak. Musisz wlać pod ten ołtarz i wtedy on używa tego płynu. Aha. Dobra, tutaj mamy jeszcze Gateway. Gateway, czyli jakiś tam... Portale, brama, tak? Teleportacja. I Light Nexus. Co to jest? No, po prostu ze słońca robi. Aha, dobra. Czyli ja bym tutaj już zakończył, bo jak mówię, mam mało miejsca na dysku i w każdej chwili mogę gadać, fajnie się gada, ale nic się nie nagrywa. Także ja się z wami żegnam. Lusan, ty się też żegnasz, czy nie? Tak, żegnam się. Dobra, to bardzo fajnie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że też z Ars Magiki zbudujemy sobie jakiś Nexus, nie? Choćby podstawowy. A. Dobra. No to na razie. Cześć.